Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Kapitan Toad. Jak widzicie, rozpoczynamy sobie kolejny rozdział w tej księdze. Mamy tu jakąś lokomotywę, mamy tego ptaszora, mamy też widocznego Toada z tą gwiazdeczką. No zobaczymy, co dzisiaj nas spotka. Jeden z moich widzów pod poprzednim odcinkiem zaproponował mi, żebym nie odkrywał tych zadań pobocznych przed tutaj rozegraniem levelu, ponieważ ta osoba myślała, że będą te odcinki ciekawsze. I w sumie tego propozycja wydawała mi się naprawdę dosyć ciekawa. Tak jak widzicie, o tą kwestię chodzi, to postaram się tutaj nie sprawdzać wcześniej. Po prostu nie będę sprawdzał, jakie są levele, jakie są zadania poboczne, tylko oczywiście będę starał się zrobić tutaj wszystko, co jest możliwe w levelu, a jeśli coś pominę, to oczywiście, będę mógł sobie to na szybko powtórzyć. To też dużo czasu jakoś specjalnie nie zajmuje. Więc dobra, zabijam wszystkich przeciwników. No być może celem pobocznym jest albo zabicie wszystkich przeciwników, albo też może celem pobocznym być najnormalniej w świecie albo ich zabicie, albo ich nie zabicie. Dobra, tutaj mamy po raz kolejny taki... Czekaj, tutaj jeszcze możemy wejść. O. Tym razem nie jest to diament, tylko dostaliśmy dodatkowe życie. Tutaj muszę dmuchnąć, aby móc się na tej platformie podnieść. A i nawet nie, wiecie co? Wystarczy chyba, że... Czekajcie. Gdzie to jest ten mikrofon? Tutaj. Nic nie zrobiłem, a podsadziło mnie. Czasami jest tak, że jak mówię coś, po prostu ten mikrofon wychwytuje to jako dmuchnięcie i wtedy to się samo podnosi. No właśnie, lekko potrę obluzkę tylko i te platformy się podnoszą, ale normalnie trzeba dmuchnąć, aby tutaj po prostu ta platforma nam się tutaj uniosła. I teraz pytanie, czekajcie, wejdziemy tutaj może. O, na dmuchnięcie to od razu działa. I teraz tak, przejdźmy sobie tutaj. Tutaj też jest jakiś chwaścik. A, kolejne 10 monet. Teraz wejdziemy tutaj. No będę próbował po prostu wszystkiego. Myślę, że wtedy faktycznie odcinki będą ciekawsze. Tutaj mamy, czekajcie, jakby tam przejść. Bez wątpienia tutaj jest jakieś przejście. Potrzebujemy wejść na tej drabinie, więc przydałoby się, czekajcie, może podnieść to? Czekajcie, może tędy teraz. Dokładnie, widzicie? Mamy pierwszy diament zdobyty, który jest na dobrą sprawę ostatni. Tutaj mamy jeszcze kolejny, tylko żeby tam się dostać, trzeba będzie chyba otworzyć te... Znaczy pociągnąć za tą dźwignię, widzicie tą niebieską tam po prawej stronie. Spróbuję, zobaczymy, co się będzie działo. Najgorsze jest to, że jeśli pociągnę, to już nic potem nie zrobię. O, tu mam jakiegoś też... Czekajcie, tu przejdę. A nie, muszę dmuchnąć. Dobra. Mamy drugi diament. I teraz pytanie. Co dalej? A, tutaj jest kolejny. Nawet go nie zauważyłem, wiecie? To idziemy sobie. Czekajcie, bo tutaj nie wejdę. Musiałbym tutaj wejść. Dobra. I tutaj trzeba będzie zaskoczyć. Tak więc dobra, wszystkie diamenty mamy. Teraz albo będzie celem dodatkowym zdobycie wszystkich monet, albo celem dodatkowym będzie po prostu rozwalenie wszystkich przeciwników. Tam widziałem jeszcze jedno... Kurde, ale zmarnowałem teraz to. Ale czekajcie, zobaczymy. Tu bym przeszedł. Okej. Wow, teraz to będzie mnie gonił. No to są te... O, tu nie wejdzie. Dobra, pięknie. Wiecie, że tutaj postarał się wejść. Dobra. Teraz pytanie. Tutaj mam jeszcze jakąś dźwignię. Dobra, wiecie co? Muszę tu przejść, tylko boję się, że... A jakbym na niego wskoczył, czekajcie. A, o to chodziło. Nie wiem, być może chodzi o zebranie, nie wiem, przygodowo 35 monet. No być może, no zobaczymy sobie. Lecimy już tutaj po ostatnią dźwignię, która nas gdzie dopro... A, tutaj mamy jeszcze jakichś rywali, czekajcie. Nie wiem, czy ryzykować, czy z nimi walczyć. No widzicie, oni tutaj tak szybko będą do nas... Dobra, wiecie co, zobaczymy sobie, jaki ten cel poboczny jest. No, wezmę gwiazdkę, być może udało mi się go już zrealizować. Już chyba wszystko, tak? Diamenty mam, gwiazdka jest. Najwyżej powtórzymy sobie cel poboczny.
Aha, czyli celem pobocznym było zdobycie życia dodatkowego, czyli grzybka, która nam daje dodatkowe życie, tak więc tego bym się w sumie nawet nie spodziewał, ponieważ do tej pory takiego w ogóle challenge'u, takiego zadania dodatkowego nie było. No ciekawie, dobra. Mamy kolejny etap, który już na mnie turce przypomina mi strasznie etap z Mario 3D World, który widzieliście. Są takie... Mi się to kojarzy, wiecie, z czym? Te tutaj bloki kojarzą mi się, wiecie, z jedzeniem dla psów z Pedigree. Takie też jedzenie jest. Ja swojemu psiakowi coś takiego kupuję, takie... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Słuchajcie, bo teraz będzie przyspieszenie, turbo doładowanie. Aj! Jak sobie tutaj wejdę, pozbieram. Kurde, mogłem tego... Kurczę, no ale zepsułem teraz. Czekajcie. Dobra. Ciekawi mnie, czy jeśli bym... A, tutaj raczej są same monety. Mogłem tam sobie rzucić, wiecie? Mogłem sobie rzucić tego ten diament tym tutaj... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Jakieś tam... Jakieś jedzonko. Teraz tutaj trzeba przeskoczyć na to. Trzeba wyczuć pewien moment. Wow, kurde, dostałem, oberwałem, no. Nie lubię tego strasznie. A, jestem, dobra, już duży. Jak na... Aj, uda mi się tu. Da, dobra. Mówię, nie chcę z nimi walczyć, ponieważ taka walka z nimi raczej... O, kolejne życie. I czekajcie, czy uda mi się tam dorzucić, bo to bez wątpienia trzeba zrobić. Nie. Wow! Kurde, mało brakowało! Ale okej. Okay. Coś czuję, że celem dodatkowym jest po prostu nie uderzenie w nich, ewentualnie nie zabijanie, bo na pewno zabić ich wszystkich nie będziemy... Wow! Ale mi się fuchło teraz! Zabić ich na pewno wszystkich nie będziemy mogli, tutaj nie ma szans. No i zobaczymy, najwyżej sobie powtórzę, dosyć level szybki, ale jeśli chodzi o zbieranie diamentów, niebezpieczny. Sami widzieliście. Jak ktoś grał w Mario 3D World, to jak dostaje ten dopalacz, to... O, już się martwiłem, że kurde, kiedy uderzyłem w tego potworasa, który tam latał, myślałem, że jak go uderzyłem, to on też zginął. No bo tutaj właśnie celem dodatkowym jest nie zabicie ani jednego stworka, który tam latał. Jak ktoś grał oczywiście w Mario 3D World, to... Bo najbardziej, najcięższy chyba w tym levelu będzie osobie nowej podłapać to turbo doładowanie. To jest dosyć ciężkie do ogarnięcia, kiedy się nie miało z tym okazji, z tym strzyczności. Ja pamiętam jeden level w Mario 3D World strasznie męczyłem, ponieważ nie wychodziło mi to tutaj... Ciężko jest po prostu sterować postać, kiedy mamy turbo doładowanie, ale udało się wykonać wszystko. Oj, tego się spodziewałem. W moim intrze jest właśnie scenka, kiedy gramy sobie w podobnym levelu, może nawet tym samym. Tego się strasznie obawiam, ponieważ mam już doświadczenia z tymi tutaj levelami, dosyć spore. Czekajcie. No to to oczywiście... O, ale pięknie. Są to levele, które oczywiście strasznie potrafią człowieka wkręcić. Są to levele bardzo złudne. Też mają jakieś duchy w ogóle? Nie, nie ma duchów na szczęście, ale... Kurde, ja pamiętam z Mario 3D World, z innych części Mario, że właśnie te levele są dosyć ciężkie do ogarnięcia. No ale mamy pierwszy diament. Dobra, teraz co? Aha, czyli mamy dotknąć tego. A, czyli... Też tutaj będzie działał, oddziaływał dosyć sporo dotyk w padzie. Wow, kurde, chciałem się cieszyć, że mamy, będziemy mieli diament, ale lipa. Czekajcie, przesuniemy to może. A, nie te drzwi, widzicie? Znowu złudzenie. Też czekajcie. Ja już wiem chyba. To trzeba przesunąć tutaj. O. Dobra, i pewnie jak wejdę tymi drzwiami, to wejdę koło diamentu, tak? Dokładnie. Nie. Czekajcie, muszę trafić. No to czasami potrafi się człowieka wkręcić. Aj. A, czyli możemy, no w sumie tak. Możemy ich sobie tutaj, bo normalnie one, te duszki by cały czas za nami latały, kiedy to naświetlimy ich właśnie latarką, którą tutaj Toad ma. Czekajcie, ja ją przybliżę. Taka latarka.
Też akurat aktualnie na sobie mam tą koszulkę kapitana Toada, którą dostałem do tej właśnie gry, tam na Instagramie wkleiłem wam zdjęcie. I właśnie ta latarka jest taka fajna, dosyć fajnie wygląda z tą latarką. Tych niestety nie rozwalimy, a czekajcie. Idziemy sobie tutaj. A jednak nie, czekajcie sobie, oddalę tylko tą kamerę. Dobra. Bez wątpienia tu musimy wejść, żeby te drzwi... O, właśnie się bałem, czy ja rozwalę ich wszystkich, czy nie, ale udało się rozwalić, dobra. To lecimy dalej. Tutaj ominąłem coś, czekajcie, zobaczymy, czy uda się wejść na górę. Dokładnie, uda się. Teraz pytanie. Co dalej? Czekajcie, może jakbym to przesunął i teraz wszedł? Tylko martwię się o to, że na chwilę obecną zrobiłem chyba wszystko, a nie ma nic, chociaż czekajcie, tam mam jakieś drzwiczki, to może to mi jakiś da... Bo wiecie, zawsze jest ten cel dodatkowy, niestety, no nie patrzyłem. Może niestety, może właśnie fajniejsza zabawa jest, czekajcie, wow! Na świetlie. Kurde, co jest? Czekajcie, może wejdę tymi drzwiami. Tych dużych chyba się nie da oświetlić. Czekajcie, czy wyłączyłem latarkę? O, wyłączyłem latarkę. Nie, może chodzi o rozwalanie przeciwników, a być może właśnie chodzi o to, żebyśmy nie rozwalali ich. Dobra, sprawdzimy sobie to, bo nie mam pojęcia. Kto wie, może już wykonałem cele poboczne. A, jednak nie. Zobaczcie, celem pobocznym jest, że przejść ten level dotykając te tutaj ścianki jedynie 4 razy. Masakra. Na chwilę obecną nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale no, rozpocznijmy sobie jeszcze raz, zobaczymy. Pokombinujemy. Trzeba się pierwsze co to rozejrzeć po tej całej mapce. Czekajcie, tutaj mamy wejście. Czyli tak. Tutaj. Dobra, wiecie co? Pierwsze co to trzeba to zrobić. Diamenty na szczęście już mam. Teraz to trzeba zamknąć, bez wątpienia. Kurde, żebym teraz tych drzwi nie pomylił. Te drzwi dawały mi wejście do tych trzecich. Dwa razy już dotknąłem. I teraz tak, jak wejdę tymi drzwiami pierwszymi, to wyjdę tymi. Czyli czekajcie, to muszę przesunąć. O, chyba zepsułem. Chociaż nie, czekajcie, zobaczymy. O, właśnie tymi chciałem wyjść, na tym mi zależało. Czekajcie, oświetlę ich tutaj. Wow. Piszą dziwnie, dobra. I teraz tak, wejdę tędy. Kurde, no nie. Chociaż czekajcie, tędy mogę jeszcze. Czekajcie, to teraz te grzyby, no. Już cztery dotknięcia mam, tak więc nic już nie mogę zrobić, ale wydaje mi się, że chyba idę dobrze. Zaraz to sprawdzimy. Wow. Dobra, i uciekam tutaj. Czy mi to zaliczy? To tam chyba 4 razy tylko. Czyli jak widzicie, są właśnie takie cele, które no, raczej są nieosiągalne, kiedy byśmy chcieli zrobić wszystko za pierwszym razem. Też o tym mi właśnie wspominał jeden z moich widzów. Powiedział mi, że Jodzi, wiesz co? Niektóre cele w tych grach są takie, że trzeba tak czy siak przejść level 2 razy, więc nie psuj sobie zabawy i w sumie też nam, aby tutaj właśnie okazywać te cele położyć, tylko baw się przy tym. No i faktycznie miał on rację. Dzięki wielkie. Fajnie, że właśnie jakoś tak udzielacie się w komentarzach, doradzacie mi różne rzeczy, ponieważ naprawdę to jest fajne, jak tutaj razem możemy się integrować, rozmawiać sobie i tak dalej. Dobra, mamy tutaj kolejny level, ale też... No rozegramy sobie go, dobra. Bo tam widziałem, że też... Albo dobra, wiecie co, cofniemy się tutaj, bo mamy też... Znowu level poboczny taki, ale ja sobie teraz nie będę brał tej wisienki, tylko wezmę sobie pójdę tutaj naprzeciwko, bo zawsze brałem to. Teraz weź... O, czekajcie. Dostałem... Dobra, nieźle. Dostałem 10 przy okazji monet. Dobra.
Kurde. Ale chyba poda mi się pobić rekord, dokładnie 260, przecież miałem 240. Więc rekord w końcu pobity przeze mnie. Dokładnie. Okej, teraz cofniemy sobie, rozegramy sobie kolejne. Okej. A, zobaczcie, gwiazdka jest pod nami. Kurde, mogłoby się wydawać, że tak blisko, a jednocześnie tak daleko, bo zakładam, że trzeba będzie przejść na obkoło. Ale też fajnie, że jest taki level właśnie, są takie levele właśnie, moim zdaniem bardzo fajne, kreatywne, które to właśnie nie są takim sześcianem, tylko po prostu mamy możliwość zabawy na takich troszeczkę bardziej zaawansowanych levelach, gdzie no na wzór Mario 3D World na przykład, nie? Kurde, może było celem pobocznym nie zabijanie ich. A dobra, jak już zabiłem jednego, to trudno. Przemknę tutaj, przemknąłem. Kurde, szkoda, że też nie da się ich zabijać w jakiś sposób. Ale dobra, lecimy dalej. Tylko czekajcie, bo ja tak lecę. My chyba się będziemy dołem wracać później. Mi się wydaje, bo tam zobaczcie, jest sporo do zdobywania, a tam nie mogę na chwilę obecną wejść. Czy ten ptaszor jest tutaj? Nie. Dobra. O, tutaj coś mamy, tylko teraz jak tam wejść? Nie bardzo mogę. Kurczę, niemalże identyczny pociąg był właśnie w Mario 3D World i też był taki... Czekajcie, może na obkoło będę musiał iść? Chyba tak. Dokładnie. O, dobra. Tutaj mam jakiś element chyba, który będę mógł... Wow, zobaczcie, mamy tutaj grzybka. Czekajcie, może jeszcze raz będę mógł. O, też pojawia się tutaj mój palec, zobaczcie, że no... Te kółeczko, które tutaj widzicie na ekranie, to oznacza mój palec, w tym miejscu to mam. Takie elementy, które mamy oznaczone na właśnie taki różowy kolor, to oznaczają, że są to elementy dotykowe. Szkoda, że nie było żadnej wzmianki, bo jak ktoś gra pierwszy raz, to może to przeoczyć. Pierwszy raz jakieś tam gry z serii Mario, tylko kurde, boję się, że... Jestem na takim już odległym etapie, a na chwilę obecną nie mam żadnego diamentu. Już bym coś przeoczył. Gdzie ja tu idę? A, tutaj będzie można mu chyba na głowę skoczyć dokładnie. I teraz co? Czekajcie. O, tu mam diament, czekajcie. Miejmy nadzieję, że ten diament jest diamentem pierwszym. Kurde, drugi, czyli przeoczyłem coś. Na bank przeoczyłem jakiś diament. No trudno. Będę musiał przejść to chyba jeszcze raz. Chociaż czekajcie, może tutaj będzie gdzieś? Zobaczcie, to przybliżę wam. Toad poszedł spać. I ułożymy go w takim... Dobre. Tylko teraz pytanie mi się nasuwa. Czy... Gdzie jestem? Tutaj. Czy ja... Co, ja bym się chętnie wrócił, ponieważ na bank jakiś diament pominąłem. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie on był. Dobra, wiecie co, powtórzę sobie to najwyżej, zobaczymy, może akurat gdzieś źle coś obczaiłem. Dobra. A, tam coś jeszcze mamy, czekajcie. Muszę sobie to obrócić jakoś, bo nie za bardzo... Dobra, aj. To wiem, może tam coś ciekawego będzie. Warto sprawdzać, szczególnie jeśli się nie ma pojęcia. O, gdzie coś mamy? A, tylko grzybek, dobra. O, tutaj coś jest, zobaczcie, coś tam. Tylko czasami nie jest na górze, nie, to jest tutaj. Więc czekajcie, trzeba będzie poszukać jakiegoś kilofa. Aby tym kilofem móc to rozbić.
O, jest, dobra, czekajcie, lecimy tam. Widzicie, mamy kolejny diament, czyli pominąłem jeden na bank. Jak zobaczymy, co tutaj jeszcze jest, punkty. Ale kurde, naprawdę, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, gdzie ten diament ostatni jest. Będziemy musieli przejść to jeszcze raz. No i ptaszysko nas porywa. To zwiastuje albo walkę z bossem, albo jakiś kolejny rozdział. No się takie krótkie kascenki zawsze to tam coś nam ciekawego. Czekajcie, zdobądź. A, trzy nawet cel poboczny udało mi się zdobyć. Dobra. Czekajcie, ja sobie lecę jeszcze raz, albo po prostu pokażę wam tylko moment, gdzie ten diament po prostu tutaj pominąłem. Nie będę pokazał całego levelu to, gdzie go pominąłem, bo cel poboczny, jak widzicie, udało się zrealizować. Też miałem pewność, że tego celu pobocznego się nie da zrealizować, ale jak widzicie, udało się, więc lecimy sobie, zobaczymy, gdzie jest ten pierwszy diament. Zobaczcie, w tym miejscu był jeden z pierwszych diamentów. Po prostu szedłem w taki sposób, że tego nie byłem w stanie dostrzec, tak więc ten zaginiony ostatni diament, a raczej pierwszy, jest w tym miejscu. Dobra, ja sobie lecę tutaj okończyć na szybko level i za chwilkę do was dołączę. Dobra, tak jak widzicie, mam już komplet tutaj zdobytych diamentów oraz dodatkowego celu. Też taka ciekawostka w tym, powtarzając ciągle ten sam level, możemy sporo sobie tutaj żyć ponabijać, bo jak pociągnąłem tą wajchę, dostałem właśnie dodatkowe życie, które też jednocześnie było właśnie celem dodatkowym. Kiedy będziemy powtarzali ten level w nieskończoność, sporo punktów będziemy sobie mogli tutaj, znaczy sporo żyć sobie będziemy mogli nabić, więc to jest na pewno bardzo fajna okazja. No i co, mamy tutaj kolejny już... kurczę, etap, ale wydaje mi się, że też to będzie walka finałowa już tutaj w tej księdze, bo już więcej stron, jak widzicie, nie ma, więc co, no weźmiemy sobie, rozegramy, co? Myślę, że można by było tutaj, chociaż kurczę, patrząc na czas, ile mi to czasu tutaj zajęło wszystko, być może ten level ostatni wam bym pokazał w osobnym odcinku. Wiecie co, jednak sobie rozpoczniemy ten etap. Jest to bodajże etap finałowy, tak tam to wygląda, już tam więcej stron w tej księdze nie widziałem, więc przyjdzie nam się zmierzyć z tym wielkim pewnie tutaj ptaszorem. O ile się nie mylę, on nazywa się Wingo. Też mówię takie informacje, podaję wam czasami, ponieważ wiem, że wiele osób ciekawi to właśnie ta historia Mario, czy też historia gier od Nintendo. Zawsze można sobie wejść do encyklopedii właśnie tutaj świata Nintendo i odpowiednich informacji o danych postaci odszukać. Tak było w przypadku właśnie Shy Guy'a. Jeden z widzów mnie pytał, cóż to za właśnie postać, ponieważ interesuje go jego historia. Tak więc ten ptaszor nazywa się Wingo, bodajże tak to się czyta. Pisze się Wingo, tak więc jeśli jesteście zainteresowani, sobie poszukajcie gdzieś tam na Google. No i co? Będziemy musieli tutaj... Pierwsze co zrobić, to zbierać diamenty. Jeden już mamy, jak widzicie. Tam już jest kolejny. On tutaj będzie spróbował z każdej strony nas zepchnąć. Jak widzicie, te jego podmuchy wiatru pewnie bez problemu by zepchnęły takiego małego Toada. On jest tutaj, kurczę, w walce z nim bezpośredniej bezbronny. No nie oszukujmy się. Czekajcie, otworzymy sobie tutaj to. Oczywiście, kiedy on nas próbuje zepchnąć, a jest za nami ściana, zobaczcie, jak on się broni tutaj tymi łapkami swoimi małymi. Jeśli on zostaje za jakąś tutaj skrzynią, no to nie jest w stanie nas ten ptasz tutaj zepchnąć, ale on stara się jak najszybciej tutaj. No widzicie, on się teleportuje w taki sposób, że jest bardzo w stanie szybko tutaj przylecieć tam, gdzie my jesteśmy. Ale nie jest najgorzej. A kurde, on z drugiej strony tutaj. Czekajcie, niech on tutaj teraz tylko się przemieści. Mamy już dwa diamenty, brakuje nam tylko, kurde, od nowa trzeba lecieć. No tak to jest. Pewnie też ciekawi was, jak to by było zginąć z jego rąk, ale czy jego rąk, raczej tego podmuchu. Może i nie rąk nawet, a pazurów. Ale nie będziemy tego robili, mam dosyć mało tutaj życia. Lecimy jeszcze, to wolę tutaj sobie poczekać chwilę.
Dobra, idziemy teraz tędy. Trzeba to szybko dosyć robić, ponieważ ci co, nawet lepiej poczekać czasami, niż miałbym tutaj lecieć potem z wszystkim od nowa. Teraz pytanie, on będzie musiał być naprzeciwko nas, aby te skrzynie tutaj z tą drabinką przepchnąć. Tam na górze widzicie, mamy diament. Teraz jakby to zdobyć, wiecie co, niech on tutaj przejdzie, niech on to zepchnie. Czekajcie, zobaczymy, tutaj jeszcze coś jest. Monety, tych monet jest naprawdę tutaj sporo. Aha, dobra, wiecie co? Tutaj już mógłbym iść po prostu do mety. Tak mi się wydaje, nie? Dokładnie. Więc trzeba się cofnąć. Po diament. Czekajcie, wejdziemy sobie tędy. I teraz on musi nas fortem przesunąć tak, jak to było wcześniej. No inaczej raczej tego diamentu bym tutaj nie zdobył. Trzeba coś szybko zrobić, kurde, żeby on mnie nie zepchnął znów. Dobra. Mamy wszystkie diamenty i teraz co? Z powrotem ten sam numer pewnie trzeba będzie wykonać, czyli chwycić gdzie drabinki i przejść już do miejsca docelowego tam. Tutaj, widzicie? Przechodzimy sobie na drugą stronę. No i teraz po moście. Jestem ciekaw, czy ona z tego mostu... Nie no, raczej nas nie zepnie z tego mostu. Dobra, lecimy szybko. Okej. Ta wyrzutnia jak w Donkey Kongu, też tej gry wam nie pokazywałem, na pewno wam pokażę. Ja tych gier naprawdę na Wii U mam tak dużo w swojej kolekcji ekskluzywnych, no więc coraz to więcej będę chciał wam ich pokazać. Teraz niedługo kolejne premiery się gier pojawią. Kurde, chyba zrobiłem coś źle, chyba nie tak to miało wyglądać. A też ile kasiory tutaj jest, tego złota. Niestety Toad jest za mały, żeby to wszystko przenieść. Kurde, jeszcze oberwałem. Nie wiem, czy to w ogóle jest, co ja teraz zbieram, ale... Aj, nie trafiłem. Bez wątpienia chodzi o to, że to albo może nas zabić i też jednocześnie możemy tutaj przeciwdziałać mu, zebrać to i właśnie go wyeliminować. Dobra, oberwał. Czekać, gdzie on... Dobra, dostał. Ale kurczę, uratowała nam teraz tyłek, bo miałem małego Toada już i teraz by było ciężko grać. A tak widzicie, nasza koleżanka była nam w stanie pomóc. A, to już chyba tyle. Nie mam pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że to jakieś warzywo. Jakieś takie dziwne, może jakieś japońskie, nie wiem. Jeśli wiecie, cóż, czym ja rzucałem, to się nieraz pojawiało w grze. Jeśli wiecie, co to jest, to dajcie mi znać, bo nie mam pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, jakieś warzywo. No, dobra, teraz trzeba ją będzie wyciągnąć. Uratowana. I o to chodziło. Jaki szczęśliwy, dobra, bierzemy gwiazdkę. I cóż, teraz będą levele na dwie osoby, czy jak? Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. A, czyli są napisy końcowe tego pierwszego, tej pierwszej księgi. Ja sobie oczywiście pewnie jakoś tutaj wam w programie albo wytnę, albo po prostu wam to przyspieszę, abyście zobaczyli, jak to tutaj wszystko wygląda, bo to jest ciekawa grafika, ciekawa naprawdę jest oprawa audiowizualna. Ciekawi mnie, co tutaj będzie. Dalej. Koniec.
Kurczę, gdyby ktoś z was nie powiedział mi, że będą trzy księgi, to pomyślałbym, że ta gra jest taka krótka, kurczę, bo naprawdę do złudzenia przypomina mi to koniec gry zupełny. A, udało się zrobić wszystko na 100%. No chyba miałem ponad 70 tych monet, więc na luzie każdy by to raczej zdobył. No, widzicie, i epizod drugi, czyli księga druga, aktualnie pewnie nam się pojawi w menusach, dzięki czemu będziemy mogli sobie rozegrać kolejne tutaj etapy. Są trzy księgi plus ten tutaj, jak widzicie, etap bonusowy. Ja będę starał się raczej pokazywać wam tylko te trzy księgi, zobaczymy sobie w sumie, jak to będzie wyglądało. Ale dzień dzisiejszy to by było tyle, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!